Pierwsze słowa policjanta, dowód będzie zatrzymany. Witamy w kolejnym odcinku. Obiecałem, tak zrobimy sobie dzisiaj seryjkę, taką wstępną jak na razie, od zera do stuntera. Najpierw sobie znajdziemy miejscóweczkę, żeby była w miarę taka legitna, bezpieczna. Rzadko kiedy można znaleźć taką miejscówkę tutaj. Jak już pojeździ się te 10 minut, to zdarza się przyjazd policji, zdarza się przyjazd chociażby ochrony obiektu. Więc jest naprawdę ciężko. Kurde, mam wszystko w kieszeniach? No. Skoro moje itemy są bezpieczne, to czas na trochę opowieści. Byłem ostatnio sobie trochę w większym mieście. Trochę to było nieodpowiedzialne z mojej strony, bo jakoś jeszcze nie mam licznika. Dopiero go zamówiłem, bo ze starym mam niestety problemy. Licznik mi się po prostu wylał. Włączymy sobie trójeczkę. I oczywiście na kolanie. Tam jeszcze wychodzi, ale nie tym się dzisiaj zajmiemy. Jak mówiłem, dzisiaj szukamy miejscówki pod następne odcinki. Jeśli będzie git, to prawdopodobnie wszystkie odcinki z tej serii odbędą się w tamtym miejscu. Jeśli nie będzie git, to będziemy musieli szukać dalej. A wracając do tego, wybrałem się do większego miasta i niestety na moją niekorzyść podczas już wylotu, dosłownie w samym centrum, ogarnęła mnie policja i to tak nie, że stali, pieczyli prędkość i jakby to wam w ogóle zwizualizować. Dobra, jechałem sobie tak, normalnie, teren zabudowany, wiadomo, dwójeczka czy tam trójeczka, obroty tak średnie. Dojeżdżam do świateł, no i tak staję na tych światłach i podjeżdża jakiś motocykl obok. Tak sobie pomyślałem z początku, że jakiś ziomek chce zbić żółwika, czy chociażby się przywitać albo coś. Bo wiele miałem takich przypadków, że właśnie na światłach często się zdarzało, że motocykli się po prostu podjeżdżają, zbijają tego żółwika, potem wymiana zdań na światłach, ruszamy i tyle, nie? A tu było nieco inaczej. Patrzę w prawo, ktoś podjeżdża, nie? I dosłownie po 3-5 sekundach zorientowałem się, że to jest policjant. I mówi do mnie: proszę jechać za mną, tylko bez żadnych numerów. Tak pierwsze co sobie pomyślałem, coś musiałem przeskrobać, ale nie wiedziałem do końca co. Oczywiście byłem eskortowany przez całe centrum miasta na sygnałach świetlnych. Jeden policjant z przodu na motocyklu, drugi policjant za mną na motocyklu. I tak sobie dojechaliśmy, żeby sprawdzić moje uprawnienia, moje dokumenty i resztę formalności, tak? No to dobrze, zjechaliśmy sobie na parking. Ja zawsze robię tak, że gdy ściągam rękawiczki, to kładę je na motocyklu po prostu w tym miejscu je kładę. Wziąłem moje rękawiczki, położyłem je tutaj i policjant sugerował, że tymi rękawiczkami staram się ukryć ten brak licznika czy coś. Nie ukrywałem tego jakoś zbytnio, bo na kawie jeździłem bez licznika dobre 2 lata i przy tylu kontrolach jakoś nikt zbytnio uwagi na to nie zwracał. Ale wiadomo, od stycznia teraz te weszły przepisy, że jednak ten licznik musi być obowiązkowo sprawdzony. Pierwsze słowa policjanta, które usłyszałem: dowód będzie zatrzymany. I wtedy to już mnie tak zamroziło. Dopiero motocykl zarejestrowałem, a to już takie akcje. I tak mi mówi potem jeszcze o mandacie. To mnie już wtedy całkowicie zamurowało. Chciałem sobie na miasto zjeść coś, wrócić i tu słyszę: dowód zatrzymany. W sumie też się za to nie dziwię, bo jakby nie patrzeć, to jest część pojazdu, która jest obowiązkowa. Mniejsza z tym. Oni tam sobie sprawdzali moje dokumenty, moje dane itp. Ja przez te kilka minut starałem się dojść do siebie po tym fakcie, iż dowód będę miał zabrany. No ale jakoś się z tym przyswoiłem, nie? Starałem się też jakoś nie napinać atmosfery. Tak, panie policjancie, tak. Ile to wyciąga, tak. Wiecie, tu zaczęła się taka gadka jak kolega z kolegą w sumie. Bo też można było zobaczyć, że ci policjanci to byli spoko ludzie. Woła mnie, żebym podpisał coś. Nie do końca wiem, co to było. Może jakiś kredyt czy coś, nie no.
a tak bez lipy. No to dobra, podpisuję i tak pytam, ile tego mandatu? Ku mojemu zaskoczeniu, w sumie, nie dostałem nic mandatu, ale dowód niestety niepodważalnie musiałem mieć zatrzymany. Tłumaczyli, że przez tydzień czasu mogę jeszcze jeździć, że mam dokładnie 7 dni ogarnąć papiery wszystkie odnośnie wymiany licznika, chcę zgłosić się na najbliższą komendę i mieć już po sprawie, nie? A dziś mija ten 7 dzień, nie? Więc to jest ostatni dzień, w którym jeszcze mogę legalnie się poruszać, więc go wykorzystam tak w 100%. Droga pożarowa, nie zastawiać. Dobra, żadnego zakazu nie ma, więc no, w sumie trafiło mi się tak, że jest akurat pusto. Będziemy palić machinę i coś sobie teraz popróbujemy. No najpierw wolne gumy chciałbym opanować na czterosuwie, bo nie za bardzo mi to wychodzi. David Boost! David Boost! Wow, pół cyrkla! Ta klamka jest kozak. Aj, nie takie proste. O, 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 dobra, wolna guma jest. Kręcimy, O, kur... Dobra, połowa siadła. Może na nóżce mi siądzie. Dobra, na nóżce coś siada. Studzę akurat ten motocykl. Zobaczcie, kurde, wiatrak chodzi. Coś mi dzisiaj nie siada. Może jeszcze powinienem się otworzyć trochę z czterosuwem. Na dwusuwie się dało elegancko. Tutaj trzeba trochę czasu i miłości do niego. A z czasem myślę, że na pewno więcej mi tu skilla poleci w tym. Bo czterosuw to w końcu czterosuw, nie? Czterosuw to czterosuw. Ostatni dzień latania, bo dowód mi zabrali, dzień o godzinie 19. Więc do 19 mam czas. Co za tym idzie, lecimy sobie jeszcze w jedną miejscówkę porobić parę foteczek, żeby wrzucać na naszego Facebooka, naszego Instagrama. Oklenka siądzie tutaj perfekt, już to widzę. Ja już w sumie wiem, jaka oklenka będzie. A, gorąco, gorąco. Wzór w sumie już widziałem. Dla mnie jest git, a ocenicie to wy. Niedługo w odcinku oklejania oraz krótkiego pokazu tego motocykla. Tam się pali ogień. Dlatego jest tak gorąco. Odrobinkę sobie możemy tutaj postuncić i zmywamy się w inną miejscówkę, porobić parę foteczek i to chyba byłoby na tyle. Tu jest stop, a jak jest stop, to należy się zatrzymać, popatrzeć i luks, i przejechać jak człowiek. W sumie nie byłbym sobą, jakbym tego tutaj nie zrobił. Ale no i fajnie. Wow, no i super. Zastąpimy tutaj porobić kilka fotek i się z wami pożegnam. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Nie mega motywujecie mnie do dalszych działań, jak i całą naszą ekipę. Im więcej was widzę w komentarzu, tym mi ciepłej na sercu, naprawdę. Zrobię się kilka fotek motocykla i się z tym po prostu zwinę do domu. Montuję to jeszcze i pamiętajcie, że w piątki nowe odcinki. Co do godzin, to jeszcze nie mam pojęcia, ale wszystko zależy od tego, jak się będę wyrabiał, wiecie? Wiecie, o co chodzi, nie? Jeśli wyrobię się na 15, to będzie o 15. Jeśli nie wyrobię się na 15, to będzie wieczorem o 17. Ale planowane godziny między 15 a 17, więc śledźcie nas na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku i zapraszam. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Takie bluzy
dają plus 10% do skilla, nie? Jak ktoś chce nabyć, to pisać na Facebooku, na stronę, na naszego fanpage'a. Uważajcie, bo zostało kilka rozmiarówek dosłownie.